zaczaiłem jakiś domek w środku pola. Właśnie tam. Muszę się tam dostać jakoś. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra. Musiałem ukryć rower i resztę eksploracji przeprowadzę pieszo. Będziemy szli polem kukurydzy, ale może jednak spróbuję kawałek jeszcze iść tędy i dopiero przy tej chatce będę szedł polem kukurydzy. Być może jakiś rolnik przechowywał tam swoje przedmioty, których używał w polu. Nie wiem, zaraz się okaże, co tam jest. Jesteśmy niemalże na wprost tego domku, dlatego mogę już teraz spokojnie iść kukurydzą. Jest masakra. Nie wiem, ile jeszcze drogi mi zostało, ale jest bardzo gęsto posadzona i ciężko się przedrzeć przez te tereny. Dół wygląda trochę lepiej. Nic, trzeba iść dalej. Zanurzamy się. Dom już niedaleko. Jak widzicie, dotarłem. Nie było łatwo, ale mam nadzieję, że jest warto. Zaraz sprawdzimy. Kolba kukurydzy. Wow. Mamy tutaj jakąś krzepę i dużo innych rzeczy. Muszę wejść do środka. No nie, znowu. Znowu kukurydza. Tak jak myślałem właśnie.
przechowuje sobie tutaj różne maszyny rolnicze, żeby nie musiał ich zabierać za każdym razem. Wybudował sobie coś w tym stylu i przechowuje tutaj takie sprzęty. Wy na pewno wiecie, co to jest. Na pewno do orania. O, tu mamy dalej jakieś maszyny. Tu jest przyczepka. Najprawdopodobniej ktoś sypiał. Ewidentnie. Zobaczcie, jest grill nawet, świeczka. No. Paluszki. Ciekawe, czy będzie data. Jest 2019. Czyli niedawno ktoś tu był. Przygotowany na wszystko. Wiecie, co to jest? Nie chcę tu dotykać tego wszystkiego. Nie będę wam mówił, co to jest, bo chyba wiecie. O kurwa. Ale pachnie. Zaraz, chwilkę. Zobaczcie, co znalazłem. Jest tego tutaj bardzo dużo, jednak chyba się już nie nadaje do niczego. Najprawdopodobniej leży tu bardzo długo. Mamy jakiś strój żaby. O Boże, strój żaby. Tu nawet okulary. Pasują czy nie pasują? Dość ciekawa. Aż mnie kusi, żeby założyć ten strój. To jest trochę brudny. Nie wiadomo, ile tu leżał. A tutaj drugi strój. Strój słonia. A tam jest dalsza część. Spróbuję wejść wyżej i pokazać wam, jak to wygląda z zewnątrz. Patrz, znajduję się w szczerym polu.
wszystko jest przegnite. Masakra. Co jeszcze tu znajdę? Nie wiem, kto jest właścicielem tego dzieła. Odłożę to z powrotem. Jak wróci... No nawet lampka. Jeszcze działa. Jeszcze tutaj wejść. Trzyma się, trzyma. Z tej strony już cały dach się posypał. To by było na tyle eksploracji. Oczywiście widzimy się za tydzień, a ja już powoli wracam. Nie będę nagrywał powrotu, bo to jest ta sama kukurydza, z którą wchodziłem. Także zapraszam za tydzień. Na razie.